Witajcie, witajcie ponownie. Na poprzedniej relacji pisaliście w komentarzach, że coś się stało z rabatkami spod zamku w Bielsku-Białej, więc postanowiłem czym prędzej tutaj dotrzeć i sprawdzić te wasze informacje, czy to rzeczywiście prawda. No i sprawdźmy. Gdzie zniknęły te rabatki? Witaj, Hania. Gdzie zniknęły te rabatki? Także mieliście rację. Rabatki zniknęły. Trzeba by zapytać prezydenta Bielska-Białej, co się z nimi stało. Co o tym sądzicie? Co się mogło wydarzyć? Co się mogło wydarzyć, że tych rabatek już nie ma? Nie ma ani w barwach Polski, ani w barwach krainy na literę U. Co się to wydarzyło? Jak pamiętacie, mieszkańcy Bielska-Białej 3 razy robili tutaj pewną akcję patriotyczną wyeksponowania polskiej biało-czerwonej flagi. 3 razy flaga była zbezczeszczona, skradziona, targana po ziemi niczym szmata. Nie wiem, dlaczego panowie tutaj przyjechali. Przynajmniej fajną rozbiegówkę miałem. Także rabatek nie ma. Nie ma, jest puściutko. Nie wiem. Ale rzeczywiście mieliście rację. Tak jak pisaliście w komentarzach, że rabatki zniknęły. Moja siostra też mi napisała takiego SMS-a z informacją. Więc no, postanowiłem to jak najprędzej sprawdzić dla was, no i jestem tutaj i robię relację. Tak, biało-czerwonych też nie ma. Co tu się wydarzyło? Może goście już wrócili do siebie. Może Rafał, może. Chociaż nie, bo dzisiaj dużo razy słyszałem język gości, więc i nie ma żadnej. Sylwia ma pomysł. No, to jest dobry pomysł. Tylko kto go wykona? Ja już nie mam zamiaru być znowu oskarżony, podejrzany, biegać po tych komisariatach, psiarniach i innych. Nie mam zamiaru już. Tak, biało-czerwonej też nie ma. Czołem, Artur. O, widzisz mnie na kamerze? Także jak widzicie, Pusto. No ciekawe, co tu teraz włodarze naszego miasta Bielska-Białej wymyślą. Może jakieś małpki w maseczkach? Proponujcie, co tu może powstać nowego zamiast tych rabatek. Może zmiana kompozycji? O! No to by było super, gdyby rzeczywiście była zmiana kompozycji, ale według protokołu flagowego.
A, no właśnie, ty Iwona, podsunęłaś mi pomysł. Przecież za niedługo, bo chyba 3, jeżeli dobrze pamiętam, lipca, tutaj w tym miejscu, właśnie w tym miejscu, w Bielsku Białej, o godzinie bodajże 16:00 odbędzie się, broń Boże, nie reklamuję tego wydarzenia teraz, ale odbędzie się drugi marsz LGBT w Bielsku Białej. Także może, nie wiem, tutaj insynuują widzowie, że może tu powstanie taka, w cudzysłowie, tęcza LGBT. Może tu powstanie właśnie ta flaga kolorowa, gender itp. itd. No oby nie, bo wtedy już no wstrzymam się po prostu od odpowiedzi. Wstrzymam się, ale no myślę, że mieszkańcy Bielska Białej już by tego nie wytrzymali po prostu bardziej niż te poprzednie akcje. Tak, w końcu to zniknęło, tylko szkoda, że w końcu też niestety nasza zniknęła. Szkoda. Tutaj jeszcze jest na zamku książąt Sułkowskich w Bielsku Białej. A zobaczymy jeszcze, sprawdźmy, jak wygląda sprawa w kwestii flagowej i protokołu na Teatrze Polskim w Bielsku Białej. Bo akurat będę miał stąd widok piękny, więc sprawdzimy, czy... No oczywiście, że nie. Nadal pomieszany protokół flagowy. Już wam pokazuję, co się tam dzieje. Tak, będzie pani L. Będzie pani L, więc może znowu ją wygonię z Bielska. Mam taką nadzieję. Już wam pokażę. Nie wiem, czy... No myślę, że zobaczycie. Widzicie? Tam jest wejście do teatru. I po prawej stronie są dwie flagi. Od lewej strony jest flaga krainy na literę U, a po prawej nasza biało-czerwona polska flaga. Jeszcze pana prezydenta Bielska Białej nie nauczyły te akcje mieszkańców, patriotów z Bielska Białej. Jeszcze się pan prezydent nie nauczył, jak wygląda protokół flagowy. Która flaga ma być pierwsza w kolejności od lewej strony? Widzicie, jak sobie tam powiewają? Także przykre to jest. Na teatrze w Bielsku Białej. No i co o tym myślicie w ogóle? Co się wydarzyło, co się stało z tymi rabatkami? Słynne rabatki na całą Polskę. Widzę, że tam się uruchomiliście co do pani Lempartowej. Że taka sytuacja. No musiałem tu po prostu podjechać, póki jeszcze mam chwilę czasu, a jeszcze wam coś pokażę, bo teraz z daleka widzę. Wcześniej też to chyba widziałem, ale... Już wam pokazuję. Muszę przejść na drugą stronę ulicy. No więc patrzcie na to. To jest właśnie ten prezydent miasta Bielska Białej, który jeszcze się nie nauczył, jak wygląda protokół flagowy.
pan Jarosław Klimaszewski, no. Przejdziemy się jeszcze raz pod miejsce zaginionych rabatek. No i będziemy się powoli żegnać. Także puściutko, puściutko. Dobra, to idziemy sobie na przejście. Czy jak widzicie, rabatek nie ma. Jak do tego doszło, nie wiem. Także chciałem wam tylko tutaj zrelacjonować pokrótce, jak wygląda miejsce zaginięcia rabatek w Bielsku-Białej. Miejsce, w którym toczyły się walki, bitwy mieszkańców, patriotów z Bielska-Białej o nasze biało-czerwone barwy, ale wieje. Czytam wasze komentarze. Kiedy to ma być? 3 lipca o godzinie bodajże 16. Tak, 3 lipca także będzie, jest już zgłoszona kontrmanifestacja patriotów z Bielska-Białej, różnych ugrupowań, a także mieszkańców. Z tego co wiem, jakie powziąłem informacje, będzie kontrmanifestacja. Jeszcze nie wiadomo o której godzinie, w którym miejscu. Ale wiadomo, że jest to już zgłoszone. Także co, no, była to relacja z miejsca zaginięcia tych słynnych rabatek bielskich. No i co, kończymy? Coś mi tu jeszcze piszecie. Dobra, no to kończymy, no.
Chciałem się zjawić tylko w tym miejscu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście rabatki zniknęły. Mieliście jak najbardziej rację. Rabatek nie ma. Ani w naszych barwach, ani w barwach obcych. Także żegnam się z Wami i do zobaczenia. Cześć.